Cześć, witajcie na kolejnym filmie na moim kanale. Dziś poopowiadam Wam o rowerach crossowych, czyli trochę innym typie niż zazwyczaj, ponieważ zawsze jednak te moje filmiki były o rowerach górskich. Ale mając chwilkę czasu i korzystając z tego, że bardzo duża część osób jest zainteresowana tego typu rowerami, chciałbym Wam przedstawić, czym są te rowery, dla kogo są te rowery. Oraz zaprezentować całą ofertę rowerów crossowych Riverside z Decathlonu. Także zapraszam do oglądania. Dobra, rozpocznijmy od tego, czym są rowery crossowe, czym się najbardziej charakteryzują. Jakie są różnice między rowerami górskimi, crossowymi, trekkingowymi, a miejskimi? Rowery crossowe charakteryzują się przede wszystkim zazwyczaj w większości kołami 28-calowymi, wygodną, komfortową pozycją na tym rowerze, gdzie jesteśmy jednak bardziej wyprostowani w porównaniu z rowerem górskim. Same opony też, ze względu na to, że ten rower przeznaczony jest raczej do jazdy po ścieżkach rowerowych, po szutrach, po lekkim lesie, będzie miał węższe opony dla mniejszych oporów toczenia, aby po prostu łatwiej na takim rowerze nam się jeździło. Dodatkowo takie rowery charakteryzują się mniejszym skokiem amortyzatora w porównaniu z rowerami górskimi, gdyż no, nie ma tutaj takiej potrzeby. Największą przeszkodą może być krawężnik albo jakiś kamyk po drodze, więc też tutaj nie jest to rower typowo do szaleństwa, do, do jazdy po jakichś tam korzeniach, tylko raczej do typowej turystyki rowerowej i rekreacji. Dodatkowo też rowery crossowe... Są takimi troszkę bardziej sportowymi rowerami niż rowery trekkingowe. Są zdecydowanie lżejsze. Nie ma tam wszystkich akcesoriów, takich jak dynamo w pieście, w piaście, przepraszam, bagażnik, błotniki, czy różne takie akcesoria, z którego znane są rowery trekkingowe. Więc będą one lżejsze, do troszkę bardziej sportowej, szybszej jazdy. I dlatego, że było nam po prostu łatwiej. Jeżeli ktoś taki rower crossowy chciałby zamienić na, na rower trekkingowy, powiedzmy zamienić w ponieważ wystarczy od takiego roweru domontować te wszystkie akcesoria i też jak najbardziej będzie on takim rowerem, który pozwoli nam wyruszyć na dłuższe wyprawy. Z tym akurat nie ma tutaj żadnego problemu. Więc tak ogólnie rowery krosowe są dla osób na takie jednodniowe wycieczki, które też tam nie wybierają się na jakieś dłuższe podróże, z samego takiego znaczenia roweru krosowego. Jeżdżą raczej po płaskich odcinkach, rekreacyjnie, turystycznie. Chcą też troszkę więcej tej dawki sportu przez lżejszy rower, żeby móc po prostu przemierzyć sobie komfortowo dłuższy dystans. I też w porównaniu z rowerami gravelowymi jednak ta pozycja jest zdecydowanie wygodniejsza. O wiele wyższa główka ramy, bardziej podniesiony mostek, szersza kierownica, szersze siodełko sprawia, że taki rower będzie bardziej komfortowy. Cięższy, z mniej sportową pozycją, więc też na takim rowerze na pewno będziemy jechać trochę wolniej niż na rowerze gravelowym, ale z drugiej strony o wiele bardziej komfortowo. Więc jeżeli cenisz bardziej komfort niż powiedzmy bardziej sportową pozycję i osiągi, no to tutaj raczej polecałbym ci rower crossowy. Coraz więcej rowerów crossowych również występuje z napędem 1 na, czyli z przodu mamy jedną zębatkę na korbie, natomiast z tyłu już większy, szerszy zakres przełożeń na kasecie bądź wolnobiegu. I jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ wszystko obsługujemy jedną manetką. Dla osób, które też jeżdżą Rowerem crossowym nie ma potrzeby, bo nie są to osoby, które potrzebują 30 przełożeń spokojnie, tak naprawdę 8, 9, 10 przełożeń im do takiej jazdy wystarczy, a wszystko będzie zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze, wygodniejsze. No bo tutaj nie chodzi nam o jakieś osiągi, tylko chodzi nam o komfort, o prostotę, dlatego też coraz więcej producentów decyduje się na takie rozwiązanie. Warto również wspomnieć, że nie powtarzają nam się przełożenia jak w napędach dwu czy trzyrzędowych, no bo też nie oszukujmy się, nie wykorzystamy wszystkich przełożeń, które mamy w napędzie trzyrzędowym. Musimy zawsze pamiętać o przekosie łańcucha, czyli jak na korbie mamy powiedzmy największy blat, no to nie możemy sobie wrzucić najmniejszego blatu na kasecie bądź biegu. no bo wtedy łańcuch będzie po prostu przekoszony, szybciej będzie nam się zużywał. Dlatego też zawsze staramy się, aby... Łańcuch był w linii prostej, czyli powiedzmy na najmniejszej zębatce. Używamy też najmniejszych zębatek z tyłu na kasecie bądź wolnobiegu. Na środkowej, no to też raczej wtedy bawi, staramy się, aby te zębatki, które obsługujemy, były na środku. Na największej wtedy korzystamy z najniższych zębatek, aby cały czas łańcuch był w linii prostej, co zdecydowanie wydłuża jego żywotność. Dobra, tyle z takich podstawowych informacji. Troszkę się nagadałem, ale mam nadzieję, że coś ciekawego z tej mojej rozmowy wyciągnęliście. Natomiast teraz przejdziemy sobie już do rowerów serii Riverside z Decathlonu, rowerów crossowych, które po kolei Wam przedstawię od najbardziej podstawowego modelu do modelu już najbardziej rozbudowanego dla osób, które potrzebują, oczekują od takiego roweru dużego zakresu przełożeń, dobrej amortyzacji i planują dużo jeździć na, na tego typu rowerze, więc zapraszam Was do oglądania. Rozpocznijmy od riverside 100, czyli podstawowego modelu, który możecie znaleźć w Degathlonie. Przeglądając stronę nie udało mi się znaleźć tańszego roweru dla dorosłych, więc jeżeli szukacie naprawdę czegoś najtańszego co Decathlon posiada w ofercie, no to tutaj za 899 zł otrzymacie rower crossowy. Czym ten rower się tutaj charakteryzuje? Przede wszystkim mamy 28 calowe koła na jednokomorowych obręczach więc też nie będą one tak wzmocnione jak koła w pozostałych modelach natomiast jeżeli jeździcie rekreacyjnie, typowo po ścieżkach rowerowych, po asfaltach, no to też nie powinno być z takimi kołami jakichś większych problemów. Występuje tutaj napęd sześciobiegowy, napęd 1 na 6 czyli z przodu mamy jedną zębatkę na korbie o 38 zębach, z tyłu wolnobieg o zakresie przełożeń 14-28. Też ten zakres przełożeń nie jest tutaj za duży, więc raczej taki rower jest skierowany do początkujących użytkowników, którzy jeżdżą bardziej po Płaskich terenach i nie potrzebują tutaj też tego większego zakresu przełożeń. Mamy tutaj też podstawowe hamulce i hamulce szczękowe, które w suchych warunkach super sobie dadzą radę. Natomiast też jeżeli będziemy mieli już warunki bardziej mokre, jakiś deszcz, no to też one niestety w porównaniu z hamulcami tarczowymi mocno tracą na sile hamowanie, jeżeli obręcz będzie po prostu mokra. Dodatkowo rower waży 15 kg, jest zbudowany na stalowej ramie, nie ma tutaj z przodu amortyzatora, dlatego też jest to taki najbardziej, najbardziej podstawowy model, który Decathlon ma w swojej ofercie. Kolejnym modelem w ofercie jest Riverside 120. Jeszcze tutaj tak warto wspomnieć, że do każdego tego roweru crossowego, oczywiście, jesteście w stanie domontować błotniki, bagażnik, stopkę czy inne właśnie akcesoria, bo też te rowery są do tego jak najbardziej przystosowane. Ale wracając już do Riverside 120, mamy tutaj rower również na stalowej ramie z napędem 1 na 8 czyli z przodu mamy jedną zębatkę o 36 zębach, z tyłu zaś kasetę nie wolno by, więc kaseta jest już troszkę nowszym rozwiązaniem, która też pozwoli w przyszłości na jakąś tam modyfikację. Kaseta jest o zakresie przełożeń 1134, także tutaj już widać, że ten zakres będzie większy, co pozwoli też na podjazdy pod większe wzniesienia oraz szybszą jazdę po płaskich odcinkach. Rower również wyposażony jest w hamulce typu V-brake. Tutaj z takich fajnych rzeczy nie mamy już kół jednokomorowych, jak w modelu 100, ale koła dwukomorowe o dwukomorowych obręczach, które po prostu będą bardziej wytrzymałe, mocniejsze, co też będzie po prostu lepszym rozwiązaniem ze względu na większą wytrzymałość. Rower waży 14,7 kg, tutaj waga jest podobna. Jeszcze warto wspomnieć, że Riverside 100 i 120 wyposażony jest w manetki do zmiany biegów obrotowe. Kolejne modele, czyli właśnie mm, o tych, które będę Wam mówił, e, mają już manetki cinglowe, czyli manetki na dźwignię, które będą wygodniejsze w zmianie biegów. Natomiast tutaj, właśnie te dwa modele będą jeszcze na manetkach obrotowych. Jeszcze jedno o tej wersji e, 120. Występuje ona w dwóch wariantach. W wariancie z wysoką ramą oraz w wariancie z ramą obniżoną. Rama obniżona będzie charakteryzowała się tym, że będzie łatwiejsza we wsiadaniu na taki rower. Plus jeszcze fajnym dodatkiem jest wygodniejsze siodełko w tej wersji z obniżoną ramą, ponieważ jest one troszkę szersze, co też będzie wpływało na większy komfort podczas jazdy na takim rowerze. Przejdźmy do kolejnego modelu, jednego z bardziej popularnych w ofercie Decathlonu, a mianowicie Riverside 500. Jest on już modelem, który zbudowany jest na aluminiowej ramie, więc będzie też dzięki temu lżejszy. Dodatkowo wyposażony jest w amortyzator o skoku 63 mm, co zapewni nam większy komfort podczas jazdy po nierównościach też waga samej ramy samego roweru jest już niższa w porównaniu z poprzednikami, ponieważ tutaj waga roweru wynosi 14,1 kg. Dodatkowo rower wyposażony jest w napęd 1 na 9, a więc z przodu mamy jedną zębatkę, z tyłu na kasecie 9 przełożeń. Sam zakres przełożeń to jest 11,36 co zapewnia nam już Większy i wystarczający tak naprawdę w większości przypadków podczas rekreacyjnej, turystycznej jazdy zakres przełożeń. Z przodu zębatka ma 36 zębów. I jeszcze taką jedną sprawą, o której warto wspomnieć, są właśnie mechaniczne hamulce tarczowe, które tutaj zapewnią nam o wiele większą siłę hamowania i bardziej odizolowane są od różnych warunków pogodowych, dlatego też w deszczu nie tracą one tak swojej siły hamowania jak v co jest też bardziej uniwersalnym rozwiązaniem. Kolejnym modelem w ofercie Decathlonu jest Riverside 700. Będzie on już lżejszym rowerem, ponieważ waży 13,5 kg. Wyposażony jest napęd w 1 na 10 co sprawia, że mamy tutaj 10-rzędową kasetę, która będzie po prostu charakteryzowała się lepszym stopniowaniem, łatwiej będzie nam dobrać odpowiednie przełożenie do aktualnej prędkości. Kaseta posiada zakres od 11 do 40 zębów, więc też spokojnie przy takim zakresie przełożeń damy radę podjechać pod naprawdę strome wzniesienia. Na korpie mamy 36 zębów, z takich rzeczy, które również warto wspomnieć o tym modelu. Są opony, posiadają one wzmocnienie antyprzebiciowe 3 mm taką wkładkę, która zapobiega nam uszkodzeniu takiej opony. Mamy tutaj również zastosowany amortyzator z blokadą, więc jeżeli jeździmy na dłuższych odcinkach płaskich, nie chcemy, aby ten amortyzator nam pracował, możemy go zablokować, aby nie wytracać energii. Fajną sprawą są też chwyty, są one ergonomiczne. Fajnie dopasowują się do dłoni, dlatego też ten model sprawia nam już większy komfort na dłuższych trasach. Ostatni, najwyższy model w ofercie rowerów crossowych w Decathlonie to Riverside 920. No tutaj mam bardzo dużo rzeczy do opowiedzenia, więc troszkę się rozgadam o tym modelu, bo naprawdę jest o czym mówić. Mamy tutaj rower, który wyposażony jest w napęd 1 na 11 jest to napęd SRAM NX. Kaseta ma w zakresie przyłożenia 11-42 jest to już tą największą kasetą, która zastosowana jest w rowerach crossowych serii Riverside. Z przodu mamy korbę, korbę która ma drążoną oś o większej średnicy. Dzięki temu mamy tutaj o wiele większą sztywność napędu. Łożyska w suporcie są łożyskami zewnętrznymi, które są bardziej odizolowane od warunków zewnętrznych i po prostu bardziej wytrzymałe. Z takich też ważnych rzeczy mamy tutaj amortyzator powietrzny, który można dostosować do masy ciała bardzo precyzyjnie, oraz amortyzator ten będzie bardzo czuły, bardzo fajnie będzie wybierał drgania. Co sprawia, że na nierównościach Riverside 920 wyposażone jest również w hydrauliczne hamulce tarczowe, które mają dwa ruchome tłoczki i też w przewodach płynie nam olej mineralny, co sprawia, że takie hamulce mają lepszą modulację, większą siłę hamowania w porównaniu z hamulcami mechanicznymi, gdzie mamy tylko jeden ruchomy tłoczek. Klamka też działa bardziej płynnie, co jest zdecydowanie odczuwalne. Z takich rzeczy, które jeszcze warto wspomnieć, to koła w tym modelu. Ono tutaj koła Mavica, już lżejsze, z łożyskami maszynowymi, dzięki czemu o wiele łatwiej takie koła nam się kręcą i sprawiają po prostu mniejsze opory toczenia. Koła również tak jak już mówiłem, będą no po prostu leżejsze, bardzo fajnie to wszystko razem jest skonfigurowane. Mamy tutaj możliwość przy tej budowie ramy założenia opon do szerokości 47 mm. Procent też podaje, że w różnego tam rodzaju rowerach można, w różnego rodzaju oponach można nawet założyć opony 50-ki. Czyli o szerokości 50 mm, co już jest zbliżone do opon w rowerach górskich, dlatego też w trudniejszym terenie można po sobie założyć szersze opony i taki rower traktować jako rower crossowy, ale do jazdy już po takich lżejszych leśnych ścieżkach, ale z większą przyczepnością. Ostatnia rzecz to siodełko: siodełko, którego jestem wielkim fanem, ponieważ jest to siodełko które mam zastosowane w rowerze gravelowym i w moim rowerze górskim jest to siodełko bitwin sportowe, natomiast o większej szerokości i też jak dla mnie jest to jedno z wygodniejszych sportowych siodełek na rynku jeżeli tutaj szukacie szerokiego siodełka z dużą warstwą brzegu takiego miękkiego no to niestety nie będzie to siodełko dla was, natomiast jeżeli coś szukacie bardziej sportowego no to tutaj zdecydowanie mogę tego rodzaju siodełko polecić. Dzięki wielkie za obejrzenie do końca tego filmiku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, aby jeszcze bardziej smotywać mnie do większej twórczości. W razie pytań zapraszam do kontaktu w komentarzach. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia na szlakach. Cześć!